Trzeba się wziąć za robotę. Kupowaliśmy Ewelinie pierwszy sprzęt narciarski, bo Ewelina jedzie na narty. Będę kręcił jutro wywiad. Nigdy nie używałem mikrofonów krawatowych, więc będę musiał się nauczyć tego. Musi być dobra jakość dźwięku, bo jest ważna osoba w tym wywiadzie. To jest mikrofonu. Mam coś mówić? Tak. Mówię. To weź jeszcze coś powiedz. Mówię. Dzień dobry. Dzisiaj wywiad z Eweliną, która jest w zupełnie innym pokoju i jej nie widać. Jak się czujesz? Całkiem dobrze. Masz dużo pracy? Bardzo. A słyszysz mnie? Dziękuję za wywiad. Do widzenia. Do widzenia. Ciekawe, jak to będzie jutro. Mój jedyny dylemat to jest taki, gdzie te kable puszczę. Muszę zobaczyć, jak się to praktykuje w internetach. Obejrzałem właśnie na YouTubie jakieś wywiady z człowiekiem, z którym jutro wywiad będę nagrywał. No i najprawdopodobniej ta osoba będzie miała na sobie t-shirt, więc zamontowanie będzie problematyczne. Więcej sprzętu niż talentu. No ale to naprawdę wszystko jest mi dzisiaj potrzebne do nagrywek. Sprzęt zwrócony, no i idę do domu na szybko zmontować ten wywiad i wysłać, i robota zrobiona jedna. Renderuję się, idę na siłkę. Kto jest z Gdańska, ten wie. Śmierdzi szadułkami. No i trening numer 11 od początku lutego zrobiony. Ta siłownia, na którą chodzę, jest świetna, nie? Nie jest jakaś nowoczesna, sprzęty są stare, zużyte, nie ma nowoczesnych maszyn, ale największym plusem tego jest to, że tam praktycznie nigdy nie ma tłumów, jest fajna atmosferka, no wszystko, co jest potrzebne do ćwiczeń, jest. No mi nic więcej nie potrzeba, jest blisko, więc jest super. Zaczęło się. Kolejne dokonania kulinarne, to jest to. Dwa vlogi temu zrobiłem konkurs na odgadnięcie serialu, który mi się wkręcił, i jest to Death Note. I teraz oglądam go drugi raz od początku, bo Ewelina oglądała od połowy i bardzo jej się spodobał. I teraz chcę sobie odświeżyć wszystkie informacje, oglądając od początku. Ewelina była wielkim sceptykiem mangi, ale się na maksa wkręciła, więc polecam, okropnie polecam. Jest i on. L. Dobra, żarty żartami z tych moich umiejętności kulinarnych, ale jest coś, czego o mnie jeszcze nie wiecie. Ja jestem naprawdę zapalonym cukiernikiem. Będzie robione, nie? Poważne ciasto. Naprawdę poważne. Mieszankę to ciasta wsyp do miski. Dodaj margarynę. Jest tam ostrość? Jest chyba, ale doświetlimy jeszcze. Będzie lepiej. Jaja i mleko. Jezu, jajka. Mleka ma być 75 ml. Prawie, że idealnie, jest ok. Dobra, na początku napisali, że niskie obroty, to będą niskie obroty, a potem wysokie, tak? Pękło na pół. Dobra, nie wyszło idealnie, ale jest git. Bananki leżą i czekają na masę. Dobra, co oni tu chcą ode mnie? Śmietankę robi mikserem do oddzielnego naczynia w letnią wodę. Oddzielnego naczynia, Boże. Tak przygotowaną mieszankę przełóż natychmiast do ubitej piany. Śmietanka ubita, a teraz to drugie coś trzeba ubić. 100 ml wody. Mieszanka, kopiec, masa. Ubijać pół minuty i natychmiast wlać do śmietanki. Już to ubiłeś? Pół minuty. I kurde, płateczki czekoladowe, cyk. I ja mam niby teraz to przełożyć na to? No, ciekawe. Bojowisko posprzątane, no i kopiec będzie leżał teraz przez godzinkę przynajmniej w lodówce. Taki duży? Muszę nabrać całe, jak przekładańca Rachel. Dobre.
okazji Dnia Kobiet zabrałem Ewelinę do knajpy Mio Gastro. Otworzyli ją dosłownie koło nas. Tu jest knajpa, a tu mieszkamy. A ta knajpa nie została wybrana przypadkowo, ale o tym, dlaczego ją wybrałem, powiem wam, no tak za minutę filmu gdzieś. Liga Mistrzów. Nie wiem, czy to ostatni mecz Leo Messiego w Lidze Mistrzów, w jego karierze, no ale na wszelki wypadek oglądam, bo może to właśnie ostatni. Mocny jestem Bayern. No niestety, Paryżanie do domu. Pa, pa. A padło na knajpę Mio Gastro, no bo idę właśnie tam nagrywać film promocyjny, reklamowy. Siema. Cześć. No dobra, no. Idę na chatę zgrać klipy i hyperlapsa nagramy. E, stop! Będę montował dzisiaj jednak. No co? Śniadanie sobie jem. No, troszkę przyprogresowałem kulinarnie. No dobra, to nie ja. Jakiś taki kulinarny wyszedł ten film. Bardzo ważne jest picie wody. Był taki okres, że piłem więcej wody i autentycznie czułem się mniej zmęczony. Teraz piję mniej i jestem bardziej zmęczony, więc muszę pić więcej. To, co niezmiernie cieszy, to to, że jest 17:40, a jest jeszcze tak jasno. Kupiliśmy w linii wszystko, czego potrzebuję na wyjazd na nachty. No i okazuje się, że ja też jadę na ten wyjazd. A to już będzie w następnym filmie, bo ja tam będę kręcił film. Także jadę na nachty, znaczy na deskę, bo ja na desce jeżdżę. Niespodziewanie, ale jadę. Nara.